Proszę Państwa, no zachciało się Krynicy plaży. No jak sami wiedzieliście, ta plaża jest, ostatnio została wzbogacona kolejną ciężarówką piasku. Silny wiatr, to dobrze, żaglówki będą pływać fajnie. Kolejną ciężarówką piasku plaża została wzbogacona. Jak wszyscy wiemy, wśród tych ziarenek piasku są też ziarenka bursztynu, a więc już je tam można powoli szukać, ale zanim do tego szukania przystąpicie, to chcielibyśmy uroczyście tą plażę otworzyć. No i akurat w udziale przypadło to frisankom pienińskim. No nie wiem akurat czemu, może dlatego, że jak plaża, to i woda, jak woda, to wiadomo Dunajec, no jak Dunajec, to oczywiście i frisacy pienińscy, którzy po Dunajcu turystów na swoich łódkach wożą. Ale nie sami będziemy chcieli tą plażę otworzyć i tu poprosiłbym do nas burmistrza Krynicy, pana Piotra Rybę. Jest gdzieś wśród nas? Jeżeli jest, zapraszamy na scenę i wspólnie otworzymy plażę krynicką. Pan burmistrz, widzę, już nadchodzi. Ja tam widziałem, że na tej ciężarówce bursztyn rozsypywali jacyś trzej mursy i sześć syrenek, i widzę, że te syrenki idą teraz za panem burmistrzem. Głowa w morskiej pianie. To może i syrenki podejdą tutaj do nas. Idą, idą. Zapraszamy. Panie burmistrzu, prosimy do nas. No i niech pan czyni zaszczyt. Proszę o otwarcie plaży krynickiej. Ja, proszę Państwa, jestem bardzo szczęśliwy, że na osiedlu Czarny Potok udało się zrobić, myślę, że atrakcję, która będzie służyła przede wszystkim mieszkańcom, ale także i turystom. Mamy miejsce do odpoczynku. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się udało zrobić. Tak naprawdę niewielkim nakładem sił. Cieszę się, że jest z nami delegacja radnych z Krynicy Morskiej. Są dwa miasta, Krynica jest jedna, miasta są dwa. Mimo że dzieli nas prawie 1000 kilometrów, współpracujemy, odwiedzamy się wzajemnie i mamy zaszczyt gościć radnych Krynicy Morskiej z panią przewodniczącą, panią Anną Marią Jaworską na czele. Także jest nam bardzo miło. No i co nam zostało? Chyba, proszę Państwa, uroczyście w tej chwili otwieramy plażę. Czekamy oczywiście jeszcze na rajd rowerowy, natomiast chcemy, żeby ten obiekt Państwu jak najdłużej służył. W gorące dni czy w okresie letnim naprawdę można tu przyjemnie spędzić czas. Także, czyli co, plażę w Krynicy Zdroju uważamy za otwartą. Za otwartą. Ja widzę, że syrenek przybywa. Konkretne syrenki. No to jak każda stanująca się organizacja i Polskie Stowarzyszenie Frisaków Pienińskich też ma swój hymn i zazwyczaj każdy nasz występ rozpoczynamy od tego właśnie hymnu. No i teraz bym poprosił kolegę Sylwka, żeby zaczął śpiew, a my się wszyscy dołączymy. Dziecię koroszczy, sięga niebios mur, już od wieków ród flisaków szerze polski gór. Każdy flisak zrób swoją łódkę pcha, wlew Dunajco wiarę w sercu, szczęście w domu ma. Gdzie Dunajca prąd niesie łódek sznur, a na każdej gości pełno jest flisaków dół. Każdy flisak zrób swoją łódkę pcha, Kazimierz sam przez Sobczańskie.
na mecie. To proszę Państwa jeszcze o chwilę cierpliwości. Witamy uczestników rajdu. No trochę Wam zeszło z tej Krynicy, no ale w końcu dotarliście. Na rondzie. Bardzo miło Was tu widzieć. Mówili, że korki, że całe co spod góry było. No nic dziwnego, z nadmorza no to musi być pod górę. Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy serdecznie za takie przyjęcie. Bardzo nam jest miło, jesteśmy mile zaskoczeni. Cieszymy się, że pogoda dopisała. Cieszyli się, że nasi goście do nas dojechali. Mówię tu o przyjaciołach naszych z Krynicy Morskiej, których kilkanaście dni temu, 11 dni temu widzieliśmy w tym składzie. Oni nas żegnali, teraz nam witają. Jest nam niezmiernie miło. Chciałem przywitać przedstawicieli władzy jednej i drugiej Krynicy. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu, dziękujemy bardzo. Bez was ta impreza byłaby inna. Bez sponsorów, których też wypada mi podziękować. Ta kolorystyka, której jesteśmy, nie jest przypadkowa. To nie jest tak, że to jedyne czyste koszulki, które nam zostały z rajdu. Troszkę tak, trochę może w tym prawdy jest. Natomiast to są też kolory naszych szanownych sponsorów, dzięki którym ta impreza się odbywa. Ja tak zacząłem z grubej rury od razu o sponsorach, o podziękowaniach, ale miejmy to z głowy i miejmy to za sobą, a później poopowiadamy, co się działo, jak było w tym roku. Było inaczej, jak za każdym razem jest troszeczkę inaczej, było trochę ekstremalnie, ale tutaj oddam zaraz głos Danielowi, gościowi, który to prawie wszystko rozkręcił i zaplanował w tym roku, łącznie z tymi ekstremalnymi przejazdami. Szanowni Państwo, sponsorzy. Starostwo Sądeckie, które to jest z nami od samego początku, od 7 lat, od pierwszej edycji. I to jest kolor koszulek? Niebieskie. Niebieskie, proszę bardzo, to są te koszulki. Dziękujemy serdecznie. Wieża widokowa, Słotwiny, to są kolory zielone odmiany. Proszę bardzo. Byliśmy dzisiaj na tej wieży, zjeżdżaliśmy też malutkimi niespodziankami. No i kolory białe, czyli muszynianka. Tak jest. Mamy też jeszcze takich sponsorów, ukrytych sponsorów, firma Gromet, firma Piszczek. To są też osoby, które bardzo się nam zasługują do tego, żeby ten rajd się odbył w taki, a nie inny sposób. Moją rolą jest serdecznie Wam podziękować. To nie jest jakaś tam te puste słowa. Naprawdę bez Was byłoby nam bardzo ciężko i za to Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście dwie Krynice, które są głównym motorem napędowym tej imprezy. Krynica Morska, Krynica Zdrój, Krynica Morska, która nas żegna, Krynica Morska, Krynica Zdrój, która nas wita. Przedstawicieli tej władzy są razem z nami. Pewnie jeszcze coś do nas powiedzą. Ze swojej strony chciałem serdecznie podziękować nam wszystkim, dziewczynom, które były z nami pierwszy raz, które dały radę. Ani, która reprezentuje Ukrainę i jedzie z nami. To też duża sprawa. Mamy też sztab medyczny, w tym roku miał mało trochę do pracy, na szczęście za to sztab techniczny się orobił, dziękujemy bardzo. Mieliśmy niespodziewanie dużo usterek, no ale taki rok. Ale co do szczegółów, to za chwileczkę oddam głos Danielowi. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję, było mi miło i jest mi miło, że tyle osób nas przywitało. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za to, że kolejna edycja 7. Krynickiego Rajdu Rowerowego, zwariowanego pomysłu, który ponad 6 lat temu się narodził w naszych głowach. Możemy to kontynuować, zwiedzać Polskę. Co roku jedziemy inną trasą, co roku zwiedzamy bardzo dużo. W tym roku dużo bagien było, nie wiem dlaczego, ale akurat tak się złożyło. W każdym razie przebrnęliśmy przez te bagna, przebrnęliśmy przez różne dziwne historie na trasie. Dużo zwiedzaliśmy, dużo zamków, dużo muzeów. Później już jest problem odróżnić jeden dzień od drugiego, ponieważ wszystko nam się to zlewa. Na szczęście w dobie w telefonii komórkowej zdjęć możemy później podziwiać sobie te zdjęcia. Dużo Państwo też wiemy o tym, że śledzili na social mediach nasze dokonania. Cieszymy się, że Krynica Morska zawsze
nas wspaniale wita, że nas odbiera. W tym roku polecieliśmy samolotem, bo doczekaliśmy takich czasów, że samolot był najtańszą formą dostania się od nas z gór nad polskie morze. No i oczywiście Krynica Morska, która nas wspaniale tam ugościła, przejęła, zakontraktowała nam również, wyprawiła nas przez zatokę. No i mogliśmy pedałować do naszej wspaniałej Krynicy Zdroju, no bo naszym hasłem przewodnim jest: Krynica jest jedna, a miasta są dwa. Mamy góry, mamy morze, żyjemy z turystyki. Wszędzie, gdzie przejeżdżaliśmy, opowiadaliśmy o jednej, o drugiej Krynicy, o ziemi sądeckiej. Promujemy zdrowy styl życia, popijamy wszędzie muszyniankę. No, wzbudzamy bardzo dużo pozytywnego zainteresowania na trasie i cieszymy się, że możemy tą naszą pasją zarażać innych ludzi. W tym roku mieliśmy bardzo zróżnicowane, pytali się nas, czy jesteśmy wszyscy z Krynicy. Okazało się, że jesteśmy już w dużej mniejszości, jeżeli chodzi o reprezentację na krynickim rajdzie rowerowym, ponieważ mamy Anię z Kijowa, mamy gości z Kalisza, mamy z Warszawy, mamy z Wrocławia. Wszyscy są jakoś albo rodzinnie, albo mentalnie bardzo mocno związani z Krynicą Zdrój. Niestety nie doczekaliśmy się jeszcze reprezentacji z Krynicy Morskiej. Nie wiem, czy to z lenistwa, czy z jakichś innych powodów, ale co roku nam obiecują, że komuś zapłacą i ktoś z nami w końcu pojedzie. Dziękuję serdecznie, że 7. edycja, moim zdaniem szczęśliwa, dojechaliśmy. Dziękuję nowym 5 osobom, Kaziowi, wspaniale się sprawdzał, oczywiście na bagnach. Dziewczynom, które dały radę, bo uwierzcie, pedałować codziennie po 100 km nie jest łatwo. Można sobie taki wyczyn zrobić 1, 2, może 3 dni, ale już po tygodniu, po 10 dniach pedałowania, no troszeczkę ten jednak zmęczenie się bardzo mocno akumuluje. Dziewczyny dały radę. Jestem bardzo dumny z tego, że mogliśmy w całości ten rajd przejechać. Dziękuję wam wszystkim tym, którzy tutaj przyszli, co nas co roku witacie, dopingujecie nas. No i w przyszłym roku po raz 8 spotkamy się na szlaku rowerowym i znowu będziemy promować Krynicę Morską, Krynicę Zdrój, ziemię sądecką, bo Krynica jest jedna, a miasta są dwa. Witam państwa bardzo serdecznie jako przedstawiciel Krynicy Morskiej. Bardzo się cieszę, że możemy gościć u państwa jak zwykle w Krynicy Zdrój, bo tak jak Daniel powiedział, Krynica jest jedna, a miasta są dwa. Co widać, przywieźliśmy okolicznościowe leżaczki, przywieźliśmy okolicznościowe windery, żeby też było widać, że te Krynice są dwie. Także jeszcze raz dziękujemy za wspaniałą promocję. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w waszym święcie i bardzo się cieszymy, że jest kawałek krynickiej plaży w Krynicy Zdroju. Wszystkiego dobrego. O jeszcze jednej osobie zapomnieliśmy, ale to tak zawsze zapominamy. Wiesiu. Wiesiu, zwany tatą, od początku z nami na wszystkich etapach. Postać barwna, jak widzicie państwo. Ale bez niej ten rajd też był ciężki. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, witam wszystkich serdecznie jako przedstawiciel władzy miejskiej, czyli przewodnicząca Rady Miejskiej z całą naszą załogą. Ja w pierwszej kolejności chciałabym uhonorować nasze wspaniałe dziewczyny, a uczyni to pani dyrektor Centrum Bajkowego z Pacanowa. Szanowni państwo, oddaję pałeczkę mojej drugiej koleżance, przyjaciółce z Krynicy Morskiej, pani Annie, przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. Witam państwa bardzo serdecznie, niezmiernie się cieszę, że widzę tą ekipę w całości po raz kolejny, tylko po 10 dniach, nie po całym roku, tak jak zwykle. Obiecuję, że pojadę z wami za rok, przynajmniej 2 dni. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, bardzo się cieszę, że kawałek
plaży z Krynicy dotarł. Mam nadzieję, że te 6 kilo bursztynu, które zostało tam wrzucone, zostanie znalezione. Potem można to zalać wodą morską lub czym innym. Kto będzie chciał, to spróbuje. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję przedstawicielkom Krynicy Morskiej. Dziękuję za zaproszenie władzom miasta. I naprawdę bardzo wam gratuluję. Dzięki. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.